na Stoczy Łukowskim możemy jechać na Stoczek Wolę Nysłowską. Możemy Wolę. Możemy. Ja może otwieniem Woli, to najwyżej jakiś autobus złapiesz sobie. No. Dzień dobry, witam Państwa. Bardzo ciepło, Łukasz Prusak, portal Łuków TV. To jest rozmowa po drodze Państwa i moim gościem, pan Longin Kajka, były starosta łukowski. Dzień dobry, panie Longinie. Dzień dobry Państwu, dzień dobry, panie redaktorze. Na wstępie tradycyjnie serdeczna prośba o subskrypcję. Tutaj macie dzwoneczek. Lajkujcie, komentujcie, wrzucajcie na swoje fanpage, niech nasz przekaz niesie się w świat. A ja mam pierwsze pytanie do pana starosty. Skąd decyzja o powrocie do polityki po 10 latach nieuczestniczenia w niej? Pomyślałem, że warto jeszcze uczestniczyć w tej polityce lokalnej czy regionalnej, dzieląc się swoim doświadczeniem, wiedzą. Myślę, że to, co zrobiliśmy 10 lat temu, będąc w samorządzie powiatowym, świadczy o tym, że warto jeszcze uczestniczyć w tej polityce i zrobić coś dobrego dla społeczności lokalnych, dla społeczności powiatu łukowskiego. No właśnie, to przetarcie miał pan przy okazji wyborów parlamentarnych. Kandydował pan do parlamentu z list bezpartyjnych samorządowców, bez powodzenia, ale rozumiem, że to była właśnie taka prekampania do tej samorządowej, wtedy blisko 1000 głosów. Tak, chodziło o to, żeby przypomnieć się o sobie, stworzyć taką większą rozpoznawalność, pokazać się też z tej strony, że chciałbym jeszcze w tym życiu lokalnym, politycznym, społecznym uczestniczyć, podzielić się z tym, co mam już za sobą, ale przede wszystkim jeszcze wspólnie zrealizować pewne cele, które są ważne właśnie dla społeczności. I jakie to cele, panie dyrektorze? Jeżeli chodzi ogólnie o cel taki powiatowy, to wiemy o tym, że tych potrzeb tych jest bardzo dużo i na każdym terenie, w każdej gminie czy w miastach powiatu łukowskiego te potrzeby są różne. Ja skupię się teraz może na okręgu numer 4, na mieście, na gminie Stoczy Łukowski, Wola Mysłowska i Stanin. No i tutaj potrzeba przywrócenia pomocy nocnej, świątecznej w tym odrestaurowanym, wyremontowanym budynku ośrodka zdrowia w Stoczku Łukowskim. Jesteśmy bardzo wdzięczni za to, że powiat łukowski wyremontował ten budynek ze środków. No dokładnie, to SPZOS, tak? Bo to... Tak, SPZOS, no i to oczywiście jesteśmy bardzo wdzięczni, ale chcielibyśmy, żeby przywrócić właśnie tę pomoc nocną, świąteczną z lekarzem w Stoczku Łukowskim. Ona jest bardzo ważna dla mieszkańców. I oczywiście zatrudnić też specjalistów, tak jak na przykład w sąsiednim ośrodku zdrowia w Borowie, gdzie są specjaliści, czy diabetolodzy, czy chirurdzy, czy kardiolodzy, którzy przyjmują dla mieszkańców. Jest taka potrzeba tutaj. Dobrze, właśnie. Ale to, że jest potrzeba, to jedna rzecz, ale druga sprawa, czy jest to do zrobienia? Myślę, że tak, bo to kwestia oczywiście pewnej koncepcji funkcjonowania łukowskiego szpitala z tymi ośrodkami zewnętrznymi, tak jak w Stoczku Łukowskim czy w Adamowie. Oczywiście wiemy doskonale, że dzisiaj nasz szpital łukowski boryka się z pewnymi problemami finansowymi, ale myślę, że rząd polski tutaj weźmie pod uwagę, że zdrowie jest najważniejsze i myślę, że te szpitale oddłuży i przekaże środki finansowe na ich funkcjonowanie. I w dalszej perspektywie oczywiście na służbę zdrowia zwiększy środki finansowe, bo takie są potrzeby. Startuje pan do Rady Powiatu z list Razem Ponad Podziałami od pana Henryka Lipca, który był niedawno moim gościem. Bardzo ciepło się pan wypowiadał, komplementował. Dlaczego akurat Razem? Wzajemnie również w stosunku do kolegi Henryka Lipca. Dlatego, że jest to grupa osób, która stawia sobie cele społeczne za najważniejsze. Jest to grupa osób z doświadczeniem, z wiedzą. Jesteśmy grupą osób, którzy określeni są w całości stowarzyszenia jako bezpartyjni. To też daje nam możliwość współpracy z wszystkimi partiami politycznymi. Jest nam łatwiej wtedy, ze względu na to, że nie ma przynależności partyjnej i możemy zrobić wspólnie więcej, nie patrząc właśnie na partie polityczne, które mają różne cele, różne programy, więc jesteśmy dla wszystkich razem właśnie w tym stowarzyszeniu, naprawdę na
bardzo wysokim poziomie merytorycznym, z doświadczeniem i wiedzą i warto na tę grupę osób w tym stowarzyszeniu ponad podziałami ziemi łukowskiej postawić. No właśnie, pan Henryk był łaskaw stwierdzić, że razem celuje w 5-6 mandatów do Rady Powiatu i chce być znaczącą siłą, która będzie współdecydować o kształcie przyszłej Rady Powiatu czy Zarządu Powiatu. Pytanie pierwsze, czy pan to podtrzymuje i czy Longin Kajka to przy założeniu, że ten scenariusz się ziści, czy Longin Kajka to przyszły starosta łukowski? Podtrzymuję to, co powiedział Henryk Lipiec, koleżanki i koledzy z naszego stowarzyszenia, że chcemy wziąć udział w współrządzeniu w przyszłości, jeżeli chodzi o Radę Powiatu w Łukowie. Jesteśmy otwarci na współpracę z każdą grupą polityczną, która dzisiaj startuje do powiatu, która wystawia swoich kandydatów. Nie szukamy żadnych konfliktów, żadnych sporów. Idziemy po to, żeby rozmawiać o sprawach społecznych, bliżej być ludzkich spraw i realizować te cele, które większość stawia przed sobą, żeby służyć społeczeństwu powiatu łukowskiego. Z Longinem Kajką jako starostą? Co do funkcji, jeżeli chodzi o funkcji, to oczywiście kwestia pewnych uzgodnień, ale uzgodnień po wyborach, zależy kto dostanie się do Rady Powiatu. Nie mam dzisiaj takich aspiracji, żeby być starostą łukowskim. Oczywiście życzę po prostu grupie osób. Ale jak będzie... się taka propozycja na stole pojawi, to ją pan rozgłosi? Jeśli taka propozycja się pojawi i będzie taka możliwość, oczywiście, to będziemy o tym rozmawiać, dyskutować, ale wiem, że jest wiele osób bardzo dobrze przygotowanych do tego, by taką funkcję pełnić odnośnie wiedzy, doświadczenia samorządowego, więc myślę, że dzisiaj za wcześnie o tym mówić, rozmawiać, ale oczywiście jak najbardziej... Względy personalne zawsze są najciekawsze. Tak, ale oczywiście kwestia najistotniejsza to mandat, jeżeli chodzi o powiat łukowski, o dostanie się do Rady Powiatu, bo to dzisiaj chcemy przekonać większość społeczeństwa, żeby zagłosowała na nas, na stowarzyszenie właśnie ponad podziałami partyjnymi, ponad podziałami, które dzielą po prostu osoby, które startują do powiatu, więc myślę, że warto na te osoby, które startują z naszego stowarzyszenia. Panie dyrektorze, zwracam się do pana Longina jako dyrektora Centrum Usług Wspólnych, czyli księgowość szkół gminy Stoczek Łukowski. Jak już wspomniał pan o sprawach powiatowych, tutaj była mowa o służbie zdrowia, o szpitalu, ale jakie jeszcze obszary funkcjonowania powiatu widzi pan w nich konieczność poprawy, czy jakąś konieczność zmiany lub ewentualnie może kontynuacji pewnych polityk, które mamy pod obecnym zarządem? Myślę, że kontynuacja może polityki edukacyjnej czy inwestycyjnej, jeżeli chodzi o powiat łukowski, dotyczącej nakładów finansowych na drogownictwo. Czy tutaj edukacja, czyli warto inwestować, pana konik, tak, warto inwestować w dzieci, w młodzież, w nauczycieli, warto inwestować w szkoły, w te ośrodki edukacyjne i oczywiście tu przede wszystkim starać się pozyskiwać środki finansowe zewnętrzne, unijne, zwłaszcza z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, bo są takie możliwości. Inwestować po prostu w młodych ludzi, w młodzież, która kiedyś w przyszłości nas zastąpi. Po drugie, jeżeli chodzi o inwestycje drogowe, bo bezpieczeństwo na drogach, oznakowanie, pobocza, budowa chodników, to jest też priorytet, na który najwięcej środków finansowych powiat łukowski powinien przeznaczać przy współpracy z gminami, bo wiemy doskonale o tym, że gminy też inwestują wiele środków w drogi powiatowe, w chodniki powiatowe, więc myślę, że ta współpraca w dalszym ciągu powinna tutaj dobrze się układać, tak jak do tej pory, tak myślę, bo ta współpraca chyba w powiecie łukowskim z gminami jest właściwa. Panie dyrektorze, to, że trzeba inwestować w edukację, to, że trzeba inwestować w drogi, że trzeba poprawiać dostępność służby zdrowia, to jest wszystko jasne, to jakby na sztandarach ma każde ugrupowanie, ale ja też chciałbym zapytać może z innej beczki, czy pan ma jakiś pomysł, czy razem ponad podziałami ma jakiś pomysł
na to, jak jeszcze lepiej promować powiew lubelski na Lubelszczyźnie, w Polsce, w Europie. No, pan dużo podróżuje po świecie z racji tego, że przygotowuje projekty dla młodzieży i jeździcie a to do Turcji, a to do Grecji, a to do Hiszpanii, a to do Macedonii. Tych współprac międzynarodowych jest dużo. I pan jest takim właśnie ambasadorem ziemi lubelskiej. Pan pokazuje piękno naszego powiatu. Ale co jeszcze można zrobić, żeby ta oferta, powiedzmy, turystyczno-promocyjna była jakby pełniejsza? Co nas może wyróżnić? To warto by było stworzyć ośrodek badań innowacyjnych nad przyrodą w powiązaniu z rezerwatem Jata, bo tu mamy rezerwat, który nas wyróżnia tutaj w Polsce, jak również w Europie, jeżeli chodzi o rośliny, które znajdują się w tym rezerwacie. Teren turystyczny czysty pod kątem zdrowia, pod kątem ścieżek rowerowych, to warto też wykorzystać i powiązać właśnie z tym ośrodkiem badań innowacyjnych przyrodniczych, bo taki ośrodek właśnie chcemy na naszym terenie w powiecie łukowskim powiązać. Będzie to ośrodek edukacyjny, ale myślę, że będzie zwracał uwagę na piękno naszej ziemi łukowskiej. Ale miałbym ostatnie pytanie do pana dyrektora. Tak jest, proszę. Panie dyrektorze, w takim razie razem ponad podziałami tutaj pan pięknie zareklamował, a teraz bardzo proszę 2,5 minuty czasu antenowego dla Longina Kajki. Dlaczego warto na pana głosować jako radnego, jako kandydata do Rady Powiatu w okręgu numer 4, czyli gmina Stoczek, miasto Stoczek, gmina Wola Mysłowska i gmina Stali. Dlaczego na mnie warto zagłosować w tych wyborach do Rady Powiatu w Łukowie? Myślę, że tak powiem może skromnie, nieskromnie, bo to może różnie zabrzmieć, ale posiadam odpowiednie doświadczenie i wiedzę, doświadczenie wieloletnie w pracy samorządowej, zwłaszcza wtedy, kiedy byłem radnym, kiedy byłem starostą w Łukowie. Myślę, że te cele, które stawialiśmy zawsze przed sobą, to były osiągnięte. Pomagaliśmy w różnych obszarach gminom, wywiązywaliśmy się z tych zadań powiatowych, które stały przed nami, czy w drogownictwie, czy w edukacji, czy w bezpieczeństwie, prawda, jeżeli chodzi o mieszkańców powiatu łukowskiego. Dzisiaj również stawiamy sobie podobne cele, ale myślę, że bardzo realne do wykonania. Nie chodzi o to, żeby opowiadać historię, czy tworzyć plany, które nie są realne. Myślę, że wielokrotnie udowodniłem swoim postępowaniem, że to, co zostało zaplanowane przeze mnie, czy wspólnie razem zaplanowaliśmy, to osiągnęliśmy. Chociażby nawet jeżeli chodzi o projekty edukacyjne przez ostatnie kilka lat, wtedy kiedy nie brałem udziału bezpośrednio w życiu samorządowym, jako radny, czy jako przedstawiciel samorządu powiatowego, czy szczebla gminnego bezpośrednio, jako radny, to tutaj udowodniłem tym, że wiele środków finansowych udało nam się pozyskać, środków unijnych, zwłaszcza dla gminy Stoczek Łukowski, dla dzieci i młodzieży i z miasta, i z gminy Stoczek Łukowski, którzy mogli uczestniczyć w tych projektach, korzystać z tych dodatkowych zajęć. Doposażaliśmy pracownie przedmiotowe, place zabaw dla dzieci. Także myślę, że te rezultaty, te osiągnięcia, zwłaszcza jeszcze wcześniej, budowa szkoły w Starych Kobiałkach, budynku szkolnego. No teraz żłobek, tak? No teraz żłobek, no tutaj to głównie tutaj gmina Stoczek Łukowski, pan wójt oczywiście, ale mam, myślę, że to doświadczenie i te zasoby, bym powiedział, takie materialne pod kątem tych zadań, które stawialiśmy przed sobą, czy stawiałem przed sobą sam, to myślę, że z tych wszystkich się wywiązałem. Nigdy nie starałem się w jakiś sposób populistycznie podchodzić do spraw takich zwykłych, ludzkich, czy do spraw społecznych, obiecywać, a później się z tego nie wywiązywać. Myślę, że może nie udało mi się wszystkiego zrealizować, ale w większości chyba wszystkie te zobowiązania, z tych zobowiązań się wywiązałem. Więc myślę, że warto na mnie postawić. Jeżeli ktoś zechce, to oczywiście zachęcam po to, żeby te cele najważniejsze, o których mówiłem wcześniej, realizować. Panie dyrektorze, bardzo pięknie dziękuję. Fajny objazd po gminie Stoczek. Drogi bardzo dobre, także
Nie wiem, co pan tutaj bardzo chce poprawiać, ale okej. Myślę, że zawsze bezpieczeństwo drogowe, kwestia oznakowania dróg, poboczy, chodników i poprawy stanu nawierzchni, to jest zawsze temat. Nie wiadomo, drogi, wraca, ja sobie troszeczkę żartuję, drogi to zawsze. Obieg naszej tak, gospodarki oczywiście. I wiadomo, że one są w bardzo dobrym stanie, oczywiście na gminie Stoczyłowskiej tutaj zwłaszcza i Rada Gminy z panem wójtem na czele bardzo dba o to. No, czy droga powiatowa na Nowy tak, Świat, powiedzmy. Tak, czy powiat łukowski, no ale zawsze będzie to wymagało nakładów finansowych. No, zwłaszcza, że do dobrego się przyzwyczajamy. Tak jest. Apetyt rośnie w miarę zdania. Jeszcze raz bardzo pięknie dziękuję. Longin Kajka razem ponad podziałami był Państwa i moim gościem. Łukasz Prusak, kłaniamy się nisko. Dziękuję bardzo.